kamerą, ta samowita dostała kamerą. No i za nim kamerą dostała, ktoś rzucił, cisnął kamerą w nią. No. Tak się nie robi, ale jak ktoś robi coś na chama, jak ktoś robi coś na siłę, to jest przejawem głupoty, absolutnej braku kultury. Na chama mama. Proszę Państwa, te czasy jakby się skończyły na chama, ale wciąż się. No i co na to, i co wy na to, i co wy na to. Mówią, że Polak głupi i tak chyba będzie, i tak chyba. Bo to koło tego Sejmu Polskiego kręci się od czasów Jana Kochanowskiego, gdzie oni wtedy też tylko o sobie myśleli, to Szydło pięknie też powiedziała wielokrotnie. Myślicie tylko o sobie. Czas się zainteresować wszystkimi, podzielić na równo. No to wiadomo, że jak teraz komuchom zabrali, to tu się Państwo dziwią, że Krystyna Pawłowicz trenowała biegi, ostatnio założyła do Sejmu tramski i przyszła w dresie, proszę Państwa, że będzie trenowała biegi. No na pewno jej się to przyda z pożytkiem na społeczeństwo, ale proszę Państwa, trzeba się dzielić. Nie wolno tak jak Mareczek. Pięć chowków, stary dziad i po prostu Ewka mówi, to największy żebrak na świecie to jest Mareczek. Ja mówię już nawet większy. Dlaczego chcecie zmiany, która ograniczy możliwości dzieci, szczególnie z mniejszych ośrodków i ze wsi? To, co nie podoba się opozycji, a także części środowiska nauczycielskiego, to likwidacja gimnazjów i przejście do systemu ośmioklasowej szkoły podstawowej. Na święta mamy no niestety takie wiadomości z kości na ości. Minister edukacji w rządzie PO-PSL Krystyna Szumilas zarzuca obecnej minister Radio Conchita. I proszę być z nami, proszę na święta słuchać Radia Conchita. I będziemy już nie potraficie Państwo liczyć. Otóż przed naszą zmianą, przed wycofaniem sześciolatków, dzieci uczyły się od piątego roku życia. I uczyły się tak jak... 12 powie mężczyzna, kontante, powie kobieta, już tak mówię, to jak kobieta robi, jak chłopu na mierzy, bo może nam da się spuścić, co jak Zida Grabowska z Ameryki przyleci, może przez ten język francuski, da się spuścić, jak Zida Grabowska, bo słyszałam, że ją bardzo wzywa tu Krystyna, już pokonana przez los. Będzie umierała, chyba czy na wózku, czy głowa u niej wisi, na skórze, nie wiem jak to, czy jak ona tam się czuje. No. Strasznie ponoć, ale wzywa Jadwiga Grabowska na litość boską. Może te nasze szlachcianki z Oświecępy i francuskie ciebie jeszcze skuczą tutaj do Polski. Ale nie skończono już. Udało się zniwelować miejsca w przedszkolach dla najmłodszych dzieci. Udało się mocno poróżnić środowisko nauczycielskie. Które tą Kryśkę obżarły jej mięso i ona była kiedyś gruba.